Zajowe co ja mam. Nie, to tam różne jest pod różnym kątem, jest rzeźbienie. I gdyby pan chciał zrobić gips, nie da rady, bo nie wyjmie na przykład. A te środki, które oni mają, jako zaleją w matrycy, wyjmują. Te same kopiowałem. Tylko, że ja bez tej faktury, bo ja właśnie nie maluję fakturą. Nie? Ja tylko podziwiam, podziwiam fałszerzy. Przygotowane już drzewo do tworzenia takiego, takiej rzeźby? Jakoś tak jest, że jak wezmę klocek, to albo wiem, co będzie, albo dopiero oglądam, co by mogło być. Ale nie, czy ono musi być jakoś przygotowane, że wysuszone specjalnie? Nie. Nie. Czyli znajdę sobie w lesie jakiś kawałek. O, bo w lesie nie ma lipy. No lipy nie, ale no. Jakiś powiedz coś zrobił, powiedz, że kupiłeś całe drzewo teraz na to, nie? No. Wykupiłeś całe drzewo, wykupił. Jedna, cztery, patrzę sobie w lipę i się wystraszy, że będzie stara o części. Więc w lipę wódce mówię, zabierać drzewo. Było więcej, to by kurczę ciężko było do domu trafić. Ten zaopatrzony solidnie. Co to powstaje za figurka? U mnie? No. U mnie będzie tak. Gość będzie sprzedawał kapustę. W ręce ma jedną główkę i tu na skrzyni będzie miał kilka, ile tam wyjdzie. No. Ale to kapusta będzie już z innej części, tak? Nie, razem. Ostatnio właśnie takie jarmarczne pozycje, różne miejsca. Baba z kogutkiem pod pachą, no patrzek tam z innymi dziajkami, czy z innymi. Takie miał ostatnio. Ale ma to pokup jakiś? Ma to jakieś powodzenie? Nie, no na razie nie. No ale z pasji, wczoraj, nie? Wczoraj sprzedałem dwie sztuki rzeźby, które wcześniej wiadomo, że pójdą. Wczoraj tylko dostałem pieniądze za nie. No, fajnie. Tak, że się opłaci.